Miał być drugim Il Fenomeno, a skończył jako fenomen socjologiczny. Ile rzeczy można było mu przypisać podczas tej kariery? Człowiek, który wprawiał w osłupienie samego Zlatana Ibrahimowicza. Czterokrotny zdobywca Scudetto, żywa legenda Interu Mediolan oraz król strzelców Copa America w 2004 roku. Mokry sen wszystkich, którzy spędzili długie godziny z Pro Evolution Soccer 6. Pół człowiek, pół karnawał. Adriano, a właściwie Adriano Leite Ribeiro. W szczytowej formie Brazylijczyk był jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym napastnikiem na świecie. Siła, prędkość, zwrotność, technika użytkowa i piekielnie silny strzał. Po prostu imperatore, cesarz. He was an animal. He could shoot from every angle. Nobody could tackle him. Nobody could take the ball. He was a pure animal. But it lasted for a short time. You know, I really looked up to him because, you know, I was playing in a similar way, wearing the same shoes as him, left-footed. I was big, strong. So yeah, it was really a big inspiration for me as a kid. Roman Abramowicz wykładał na stół 100 milionów euro, by ściągnąć Adriano do Chelsea. Kreskę na nabierającej tempa karierze postawiła śmierć ojca. Wystarczył jeden telefon z tragiczną informacją, by wszystko prysło. Był rok 2004. Nie przestawał grać i strzelać. Zdobyte bramki dedykował ojcu. Po tym telefonie jednak nigdy już nie był taki jak przedtem. Alkohol, kobiety, narkotyki i całonocne balangi w klubach. Snajper Canarinhos coraz częściej przyjeżdżał na treningi Nerazzurrich pijany. Zamiast trenować z zespołem, spał w pokoju rehabilitacyjnym. A klub wymyślał śpiewkę, którą karmił wypytujących o Brazylijczyka dziennikarzy. Piłem wszystko. Piwo, wino, wódkę, whisky. Przede wszystkim piwo. Bardzo, bardzo dużo. Nie potrafiłem przestać i z tego powodu musiałem opuścić Inter. Tymczasem, jeśli chcesz być na bieżąco i kręcić sportowa rywalizacja ze szczyptą demoralizacji, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Nie zapomnij także o wciśnięciu dzwoneczka, który powiadomi Cię o wszelkiego rodzaju nowościach. Dość tej autopromocji. Wróćmy do meritum. Adriano spakował walizki i wyruszył do Brazylii. Po ostatnim w miarę udanym sezonie w barwach São Paulo przybyło mu i kilogramów, i afer. Zawodnik jeździł motocyklem zarejestrowanym na matkę barona narkotykowego, pozował w internecie z bronią, a jego matka musiała uciekać z Włoch, bo karabinierzy chcieli ją posadzić za handel narkotykami. Pewnego razu w Rio de Janeiro napastnika napastowało seksualnie 18 prostytutek. W 2016 roku internet huczał od plotek, jakoby Adriano wrócił do korzeni i znów zamieszkał w faweli. Świat obiegły zdjęcia piłkarza w towarzystwie przestępców z brazylijskiego gangu Red Command. Sam Brazylijczyk odciął się od tych doniesień. Nie wiadomo, co jest prawdą. Ale media społecznościowe nie wskazują raczej na to, że piłkarz żyje w ubóstwie. A całkiem niedawno Imperatore znów znalazł się w kadrze, nie narodowej, a kamery. Po wyjściu z imprezy Adriano zataczał się i zaczepiał ludzi. Chwiejny krok i mętne spojrzenie. Ot co zostało po jednym z najbardziej utalentowanych piłkarzy z początku XXI wieku. Nie wiadomo, czy śmierć ojca naprawdę długofalowo złamała Brazylijczyka, czy była po prostu wymówką usprawiedliwiającą szlajanie się po nocnym Mediolanie. Bo i takich głosów nie brakuje. Pytanie, dlaczego cesarz abdykował, pozostaje otwarte. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało oraz czyje historie chcielibyście poznać w bliższej lub dalszej przyszłości. Do usłyszenia. Cześć!